Chcę, żebyście głęboko zrozumieli temat błogosławieństwa. I byli w stanie realnie korzystać z tego. Psalm 5:13. A może nie, może zacznijmy od Galacjan 3, 13-14. Tak zacznijmy. Galacjan 3, 13-14. Galacjan 3, 13-14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się zaraz przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawiesł na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan, w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Dlatego chcę dodać Rzymian 3,24. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. I Rzymian 10,4. Takie trzy. Albowiem końcem prawa jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Widzimy bardzo ważną rzecz. Pokazuje nam list do Galacjan, że my zostaliśmy wyzwoleni z przekleństwa prawa. Czytaliście o przekleństwie prawa w 5 Mojżeszowej? W 5 Mojżeszowej jest opisane przekleństwo prawa, czyli przekleństwo wypowiedziane przez Boga nad ludźmi, którzy nie przestrzegają prawa mojżeszowego. W ogóle słowo przekleństwo to jest coś przez wielu ludzi nierozumianego. Nam się też zarzuca, że przeklinamy różne rzeczy. Dokładnie słowo przekląć oznacza wstrzymać wzrost. Zatrzymać wzrost. Coś sobie tam rośnie. I teraz zatrzymanie tego to jest przekleństwo. Rozumiecie? To jest przekleństwo. Przekleństwo to nie jest wulgaryzm. Przekleństwo to nie jest zrobienie czegoś, co w jakiś sposób globalnie niszczy. Przekleństwo to jest zatrzymanie jakiegoś wzrostu. Modląc się o człowieka, na przykład powiedzmy chorego na raka, częstokroć przeklinam raka. Ja nie muszę użyć nawet słowa przekląć, bo to niekoniecznie, to słowo, to tutaj słowotwórstwo, to nie ma tutaj większego znaczenia. Natomiast ja za pomocą moich działań zatrzymuję działanie raka. Kiedy ja mówię do nowotworu na przykład, w imieniu Jezusa, ja zabraniam, aby ten guz pobierał białko z organizmu, zabraniam, żeby pobierał tlen z organizmu, to ja co robię? Zatrzymuję wzrost guza. Bo guz, żeby rósł, potrzebuje białka i tlenu. No to teraz co ja robię? Zatrzymuję to. Biorę autorytet, nakazuję, aby to przestało tam wpływać, odcinam guza od substancji odżywczych. Guz przestaje jeść i co zaczyna robić? Zdychać. Po prostu. Można przekląć działanie czyjeś, które jest przeciwko tobie. Można przekląć jakąś formułę, która działa przeciwko tobie. Dlaczego to się, dlaczego to należy robić? Dlatego, że w innym wypadku to coś cię zatrzyma. Rozumiesz? Zatrzyma. Kiedy pojawia się człowiek jakiś w twoim życiu na przykład i zaczyna na przykład, nie wiem, masz firmę. Tak? I pojawia się człowiek, który zaczyna mącić w tej firmie. Tak? Kiedy przeklnę jego wpływ na tą firmę, tak? To ten człowiek przestanie wpływać na tą firmę. Przeklnę jakieś działania. Rozumiecie? Zrobię coś, co zatrzyma. To jest przekląć. I przekleństwo wypowiedziane przez Boga polegało na tym, że Bóg mówi nam, co się stanie, jeśli nie będziemy przestrzegać prawa. W tamtym momencie. Czyli rozchorujesz się, będziesz głodny, będzie ci źle, będziesz nieszczęśliwy. Szereg przekleństw. I teraz to cały czas działało do momentu, znaczy to naprawdę to dalej działa. Tylko w momencie, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, to jest napisane, że On staje się przekleństwem, że On przyjmuje jakby to na siebie. On to na siebie przyjmuje. Rozumiecie? I to jest naprawdę coś bardzo realnego. Nie wiem, czy wy pamiętacie z Pisma Świętego, że jest napisane, że kto by odbudował Jerycho, tego pierworodny umrze.
się stało i tak było później, bo później teraz trzeba spojrzeć na przykład w rysy historyczne, tak jak to zawsze. Na przykład Dawid, który jakieś 3 tysiące lat temu przeklął pewne góry, pewne takie pasmo górskie w Izraelu, no nie? Słuchajcie, wszędzie można doprowadzić wodę, ale na tej góry nie można. Do tej pory. Bo król w autorytecie przeklął te góry. Jest kilka gór, gdzie nic nie rośnie i koniec. Naokoło rośnie, tam nie rośnie. Tak? Jak byłem w Jerycho, w Palestynie, słuchajcie, to tam zostało, nie wiem jak czy pamiętacie, było chore źródło wody, chore źródło. Pokażę wam teraz odwrócenie przekleństwa. To jest zdjęcie klątwy. I to było źródło przeklęte. Czyli to było źródło, na którym ktoś wypowiedział kiedyś jakieś przekleństwo. I tam przychodzi Elizeusz chyba i mówią do niego, tutaj jest źródło przeklęte, pomóż nam, bo nie mamy wody, tak? I Elizeusz łamie to przekleństwo i ustanawia zdrową wodę. Wiecie, co tam dzisiaj jest? Tam jest potężne studnie, w których jest woda mineralna. W tym miejscu. To źródło uzdrowione przez Elizeusza do dzisiaj bije i powstała z tego wytwórnia wody mineralnej. Jak przypychają jakieś dojdrawy do kościoła i przywiodą w ogóle kartkę, tak? Woda mineralna Jerycho. Rozumiesz? Chcę wam pokazać, jak to działa w sferze w ogóle realnej, w sferze fizycznej. Czyli my możemy wstrzymywać rzeczy i możemy je zatrzymać, możemy je uruchamiać. I teraz pierwszą taką formułę jakby zatrzymania przekleństwa Jezus bierze na siebie. Czyli kiedy Jezus idzie na krzyż, to całe przekleństwo uwolnione przeciwko ludziom z uwagi na nieprzestrzeganie prawa spada na Jezusa. I w tym momencie każdy człowiek, który odradza się z Bożego Ducha i przychodzi do Jezusa, z automatu wychodzi z miejsca przekleństwa. Automatycznie. Tylko musi o tym wiedzieć. Wiecie, co to znaczy łamanie przekleństwa? Łamie się przekleństwo, łamanie przekleństwa polega na tym, że tak naprawdę uświadamiamy człowieka, że on nie jest pod przekleństwem. My możemy w imieniu Jezusa nakazać, aby pewne formy przekleństwa się cofnęły, natomiast podstawą jest to, żeby człowiek wiedział, że nie jest przeklęty. Ty nie jesteś przeklęty. Czyli nic w twoim życiu nie jest zatrzymane, jeżeli przyszedłeś do Jezusa. Nic. Nie masz żadnego blokera. Żadnego. Teraz musisz w to uwierzyć. Musisz uwierzyć w błogosławieństwo. I Psalm 5,13 mówi tak. Psalm 5,13 mówi tak. Bo Ty, Panie, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością jak wytarczą. Kim jesteś sprawiedliwym? Bo Jezus Cię usprawiedliwił. Stałeś się sprawiedliwy w oczach Boga, bo uwierzyłeś w Jezusa. I teraz jest napisane, że Bóg sprawiedliwego co? Osłania życzliwością. Jesteś osłoniony przed wszelką formą nieszczęścia. Ty musisz uwierzyć w to. W ogóle cały czas będę już coraz bardziej naciskał was na to, żebyście rozumieli, że to jest dostępne przez wiarę wszystko. Bo to nie ma, że to się wydarzyło. To za mało, że to się wydarzyło. Ty musisz w to uwierzyć. Czyli wstajesz rano i mówisz, ja jestem błogosławiony. Halleluja! Nie ma nic przeklętego w moim życiu. Za cokolwiek się wezmę, to mi się uda. Halleluja! Wszystko zrobię. Wszystko mi się uda. Wszystko mi się uda. Nawet z Pepsi zrobię kolę, jak będę chciał. Wszystko mi się uda. Błogosławić oznacza, tak jak mówiłem, klęknąć ku uczczeniu kogoś poprzez danie mu czegoś. Rozumiesz? Czyli Bóg w Chrystusie, On podaje Tobie wszystko i mówi, dziecko, jedynie weź. Tak? To słowo, że On zastawia nas, czyli On by chroni, to jest, te słowo oznacza okrążać, budować korowód, coś, budować jakąś barierę bezpieczeństwa wokół. Rozumiecie? Więc on nas ochrania niczym tarczą, czyli człowiek jest, Boży człowiek jest błogosławiony pod każdym względem.
Jest ochroniony przed każdą formą przekleństwa. Ochroniony. Ochroniony. Ludzie, na nas nie wiem, ile rzucanych było przekleństw. Co nam nie robili już w ogóle, rozumiecie? Tłumaczyli, krzyczeli, przeklinali, mówili, że nam się nie uda. Rozumiecie? Mówili, skończysz, tam skończysz, nie uda ci się, nie zrobisz. A ja żyję i rosnę. I wszystko wokół może umierać, a ja nie. Im jestem starszy, tym jestem młodszy. Rozumiecie? Dlaczego? Bo ja wierzę w błogosławieństwo. Ja jestem błogosławiony. Jestem błogosławiony. Jestem błogosławiony. Ja się przyglądam na ludzi, którzy to rozumieją. Maurice Cerullo ma w tej chwili chyba 88 lat. I w zeszłym roku był na kolejnej krucjacie ewangelizacyjnej. Rozumiecie? Na kolejnej krucjacie. Nie poszedł na emeryturę. Po co ma iść na emeryturę? Tak? Jedzie do końca. Jedzie po bandzie. Mógłby dawno leżeć do góry kołami. Ale po co? Skoro on wierzy w proste rzeczy. Że jego młodość odjawia się jako orła. Skoro on wierzy, że jest częścią królestwa. Że jest aktywny. Dlaczego ma to robić? Dlaczego ma leżeć? Po co? Jest błogosławiony. To słowo dobrotliwość, czy też życzliwość, to jest słowo, które się odczytuje jako rakon i oznacza przyjemność, rozkosz, przysługę. A więc tak naprawdę otaczasz nas życzliwością, inaczej dobrotliwością, to oznacza, że wszystko wokół ciebie będzie kwitnąć. Każda dziedzina życia, najdrobniejsza. Bycie błogosławionym to jest życie na wysokim poziomie pod każdym względem. To jest poziom szczęścia, to jest poziom zadowolenia, to jest poziom przyjemności. Rozumiesz, o co chodzi? Najwyższy poziom. Najwyższy poziom. To jest trudne nawet do opisania, jak bardzo wysoko my możemy sięgnąć. Coś ci powiem. Na przykład w takiej zwiedzionej mentalności chrześcijańskiej jest takie coś ciekawe, co Bóg dla mnie ma. Ludzie na przykład myślą, że Bóg ma limit jakiś. Limit. A Bóg coś dla mnie ma. Nie wiem co, ciasto z dziurką, tak? Bóg coś dla mnie ma. Ciekawe, co Bóg dla mnie ma. A wiesz, jaka jest prawda? Nie ma limitu. Możesz mieć pieniędzy, ile chcesz. A powiedzieć ci dlaczego? Bo Bóg to nie jest Bóg, który zaspokaja potrzeby. W ogóle informacja, że Bóg zaspokaja nasze potrzeby, to jest zwiedzenie. Bóg nie zaspokaja potrzeb. Bóg się nie zajmuje zaspokajaniem potrzeb. Bóg to nie jest ZUS. Bóg to nie jest opieka społeczna. On nie zaspokaja potrzeb. Rozumiesz, o co chodzi? Bóg spełnia marzenia, a nie zaspokaja potrzeby. To jest wielka różnica. Wielka różnica. Ludzie mówią, co Bóg dla mnie ma? Ja mówię, dlaczego chcesz? Co chcesz? Pamiętacie słowa Jezusa? Podchodzi do kogoś, co chcesz, żebym ci uczynił? Ty. On nie przychodzi, ślepy, ślepy, ślepy siedzi, ślepy. Syn Tymeusza, nawet imienia nie ma. Tam mówią, Bartymeusz, Bartymeusz, to nie ma takiego czegoś w ogóle. Bar to jest syn. To jest syn Tymeusza, tak go nazywają. Tak jak powiedział, syn Andrzeja. Co tam siedzi? Syn Andrzeja. Ma jakieś imię? Nie ma. Bo jest taki biedny, pusty i głupi i nic nie znaczący, że mu imienia nawet nie dali. Urodzili go, wypluli, posadzili. Ślepy siedzi tutaj. I on siedzi ślepy przy tej drodze, nawet imienia nie ma, zawczony kot na sobie, a Jezus przychodzi i mówi, co chcesz, żebym ci uczynił? No cholera, co to jest za pytanie w ogóle? W szachy ze mną zagraj. Jak to, co chcesz, żebyś mi uczynił? Ale dlaczego on tak pyta, a on mnie raz tak pyta? To w ogóle było do sparaliżowanego, tak podchodził, co chcesz, żebym ci uczynił? Zauważyliście to? On w ogóle nie przychodził do ludzi, żeby ich potrzeby realizować. On chciał, żeby ludzie uwolnili marzenie i uwierzyli w nie. Ja stanąłem kiedyś przed nim i powiedziałem, Boże,
Ja chcę dotknąć miliony ludzi. Miliony ludzi. Boże mój, ja chcę to zrobić. Wiecie, jakie mam marzenie? Żeby organizować w tym kraju konferencję ze wskrzeszaniem zmartwych. Chcę, żeby nam trupy przynosili na stadion. Chcę, żeby ten zespół w ogóle stawał nad trumnami i podnosił zwłoki. A telewizje, żeby to kręciły. Tego chcę. Ktoś powie, to jest nieracjonalne. Ja mówię, człowieku. To jest racjonalne. Bo ja tego chcę. Ja jestem najarany na to. To mnie interesuje w ogóle. Takie coś mnie interesuje. Bo ja jestem błogosławiony. Bo jestem otoczony życzliwością niby tarczą. Ja nie jestem na tej ziemi po to, żeby przewegetować, żeby związać koniec z końcem, żeby jakoś mi wyszło. Ja mam wywalone na jakoś mi wyszło. Rozumiesz? Mnie nie interesuje, jakoś mi wyszło. Coś chcę znaleźć. Jakiś fajny kawałek szczęścia. Nie interesuje mnie to w ogóle. Nie mnie. Ja mam jakieś marzenia. I teraz ja wierzę w to, że ja to zrealizuję. Jednocześnie w ogóle nie potrzebuję tego, aby czuć się zaakceptowanym, żeby czuć się dobrze, bo czuję się zaakceptowany teraz bardzo dobrze. Ale ja jestem osłoniony przez Boga życzliwością jakby tarczą i ty jesteś osłoniony życzliwością jakby tarczą. Jesteś błogosławiony i musisz w to uwierzyć. Nie ma żadnej zapory w twoim życiu. Słowo Boże mówi, że możesz siać nad każdą wodą. I ja mówię, co mam robić? Ja mówię, cokolwiek. Nie bój się. Możesz siać nad każdą wodą. I jeżeli będziesz wierzył w błogosławieństwo, będziesz prawidłowo chodził i żył w łasce i założysz sklep z bułkami na ulicy, gdzie są cztery sklepy z bułkami, to u ciebie będą kupować bułki, a nie u tamtych. Czy ty to w ogóle rozumiesz? Bo to ty jesteś błogosławiony, a tam ci przeklęci. Rozumiesz, co kama? Tylko to jest kwestia, że ty w to uwierzysz, czy ty pójdziesz za tym tematem. To u ciebie będą bułki kupować. Przejdą przy tamtych sklepach, a pójdą do ciebie. Do ciebie pójdą. A nie do tamtych. Ja nie jestem humanista, mnie nie obchodzi, że do tamtych nie pójdą. Niech się nawrócą, też do nich będą chodzić. Wiesz, o co chodzi? Ja nie mam żadnej litości dla niewiary. Żadnej. Ja w ogóle nie życzę dobrze ludziom, którzy nie wierzą. Wiesz, czego im życzę? Żeby uwierzyli. W ogóle weź. Niech oni uwierzą w ogóle i niech im będzie wtedy według ich wiary. Ja każdemu życzę według jego wiary. Z całego serca życzę każdemu według jego wiary. A tym, co nie wierzą, życzę im tego, jak nie wierzą. To jest bardzo uczciwe. Jak nie chcą wiary, to niech mają tak, jak nie wierzą, ok? To bardzo uczciwe, tak? Ten tekst z Biblii Gdańskiej brzmi tak. Ty, Panie Sprawiedliwemu, błogosławisz, zastawiając go tarczą dobrotliwości swojej. Tłumaczenie bezpośrednie. Ty, Jahwe, przyklękasz przed Sprawiedliwym Twoim, aby go uczcić. Ukoronowujesz go w każdej sytuacji ochroną życzliwości. Rozkoszujesz się i uznajesz go. Chronisz go przed tym, co go kłuje i zamyka go na twoje błogosławieństwo. Jak się rozkłada na części pewną formułę, to dopiero się w to patrzy i się widzi, co to w ogóle jest. Oni to tak rozumieli. Jak Żyd do Żyda mówił, jesteś błogosławiony, to Żyd właśnie tak rozumiał. Że jest ochroniony pod każdym względem. A rozumiesz, o co chodzi? Że każda dziedzina jego życia będzie przynosiła sukces.
Tak rozumiał Żyd, kiedyś mówił, że jest się Bogiem. U nas w ogóle, wiecie, to się rozumie, nic się nie rozumie. U nas się mówi, niech Cię Bóg błogosławi, bracie. Ja mówię w ogóle, ale o co Tobie chodzi, do mnie mówisz? Co to w ogóle jest? Niech Cię Bóg błogosławi, ja mówię, ale Ty w ogóle wiesz, co Ty do mnie powiedziałeś? Ty w ogóle masz coś do mnie? Albo błogosławię Cię w imieniu Jezusa. Albo błogosławię Cię w imieniu Jezusa, coś tam Ci robię. W ogóle, kiedy Żyd do Żyda powie, mówi, jesteś błogosławiony, to on właśnie tak rozumie. To on rozumie, Jahwe otacza mnie ze wszystkich stron. Chroni mnie przed każdym moim przeciwnikiem. Każda dziedzina mojego życia jest podniesiona do najwyższej formy standardu. Sprawia to Bogu przyjemność do tego stopnia, że On klęka przede mną, podaje mi swoją rękę i mówi, bierz więcej dziecko moje, bo tak Cię kocham. No rozumiesz? To jest w ogóle potężna różnica, co rozumie Żyd, a nie Żyd. Także ważną rzeczą jest mentalnie w ogóle funkcjonować w żydostwie. Wiecie, o czym mówię? Żeby rozumieć te rzeczy. Musisz uwierzyć w błogosławieństwo. W błogosławieństwo. Ja w ogóle wierzę w błogosławieństwo. Wierzę. Ja wszędzie idę i wierzę w błogosławieństwo. Ja idę na zakupy i wierzę w błogosławieństwo. Cały czas wierzę. Ja wierzę w błogosławieństwo. Rozumiecie? Wierzę w błogosławieństwo. W ogóle wierzę, że ja jestem błogosławiony. Ja wierzę, że ludzie są mi przychylni. Ja wierzę, że rzeczywistość jest mi przychylna. Ja w ogóle wierzę w te rzeczy. Nawet gdy straciłem czasami orientację i źle zadziałałem i poniosłem jakąś porażkę, to przez jedną sekundę nie zwątpiłem w błogosławieństwo. Przychodziłem do Boga i mówię, tak, Panie Boże, poniosłem porażkę, zachowałem się jak głupi. Zapomniałem o podstawowych prawidłach, nie trzymałem się ich. Obmywam się w krwi Jezusa i dalej wierzę w błogosławieństwo. Nic mnie nie jest w stanie wybić z tego. Z czego jest ten ostatni fragment, który teraz cytowałeś? Psalm 5:13. Biblia Gdańska. A potem, kiedy zaczynasz to przetłumaczyć bezpośrednio z hebrajskiego. Zobacz, 5 Mojżeszowa 12:15. Księga Powtórzonego Prawa. Możesz natomiast zaczynać jeść mięso, ile dusza zapragnie, według błogosławieństwa Pana Boga Twego, którego Ci udzieli we wszystkich Twoich bramach, zarówno nieczysty, jak czysty może je spożywać, podobnie jak gazele czy jelenia. Możesz zaczynać jeść mięso, ile dusza zapragnie, według błogosławieństwa. Bóg mówi, nie ma limitu dla Ciebie. Nie ma limitu. To są takie miejsca w Piśmie Świętym, które pokazują w ogóle proroczą informację na ten temat, co On chce zrobić w Chrystusie Jezusie. Panie, ile mogę? A dokąd? A czy Ty mi pozwalasz? A gdzie ja sięgam, Panie? A co mi się należy, Panie? Nic się nie należy. A może sięgnąć po wszystko? Żyj na maksa, mówi Bóg, bo możesz. Możesz. Religia będzie Ci mówiła tak, to jest cielesne. Nie powinieneś. To nie o to chodzi, że nie powinieneś. To jest pytanie, czy to służy. Powiedzieć Wam coś? Można mieć każdą rzecz. Każdą rzecz. Bóg w ogóle nie ma nic przeciwko tego, żebyś miał 100 samochodów, 18 domów. I nic od Ciebie nie chce za to. Możesz sięgnąć po każdą z tych rzeczy. Ja nie sięgam po pewne rzeczy tylko z jednego powodu. Bo to by mi przeszkodziło w służeniu Bogu. To jest w ogóle paradoksalna historia. Ja na przykład nie buduję domu, który bez żadnego problemu mogę budować, dlatego, że to by mi przeszkodziło. Rozumiecie, o co chodzi? Wiecie dlaczego? Bo bym musiał co tydzień kosić trawnik, a ja nie mam na to czasu. Dlatego nie mam trawnika. Ja mogę mieć hektar trawnika, jak będę chciał.
I to jest w porządku. Mogę mieć 18 pokoi. Samochód za 300-400 tysięcy. To nie jest ciało. To nie o to chodzi. Ktoś mówi, to jest próżność. Ja nie, nie, to nie jest próżność. Próżność zachodzi wtedy, wiecie kiedy zachodzi próżność? Próżność zachodzi wtedy, kiedy jest zaburzenie w człowieku. Jak dusza jest zdrowa, tak? To miej wszystko, co chcesz. Rozumiecie? Wszystko, co chcesz. Ja kiedyś pamiętam lata temu, powiedziałem do Agaty tak, Agatka, wtedy zaczynaliśmy naszą służbę i powiedziałem jej, szedłem z nią przez osiedle, mówię, Agatka, obojętnie ile w życiu będziemy mieli pieniędzy, a będziemy ich mieli bardzo dużo, dlatego że będziemy szerzyli królestwo, a godzien robotnik zapłaty, bo to jest dla mnie proste jak drut. To i tak będziemy żyli na takim poziomie, aby nam nie przeszkadzało to w szerzeniu królestwa. Rozumiecie? Zawsze. Ale nie dlatego, że my nie możemy. Wszystko możemy. Bo jesteśmy błogosławieni. Jeden pastor lubił sobie oglądać gazety wędkarskie. I w te gazety wędkarskie on sobie oglądał i tam były na początku wędki i tam były jakieś w ogóle spławiki i tam były jakieś w ogóle haczyki. I na końcu tej gazety zawsze były takie gadżety wędkarskie. Nawet fotel z rybą można było sobie kupić. Takie z taką, wiecie, do domu też lubi te ryby, to fotel z rybą taką, wiecie, wyszytą. Bzdury takie. Ale on to lubił sobie przeglądać. I była też taka buteleczka na alkohol dla wędkarza, żeby mógł sobie walnąć lufkę, jak idzie na rybki. Bill Johnson tak miał. No to on właśnie. Tak, Bill Johnson. Nie wymieniam tych nazwisk, bo nie chcę, żeby ich słuchał. I teraz on, mów Bill Johnson, pojechał na usługę i ktoś mu dał prezent. I w tym prezencie była ta butelka. On nawet nie poprosił Boga o to. On tego nawet świadomie nie chciał, bo to jest mu niepotrzebne. Otworzył to w domu i mówi, Boże, chyba żartujesz. Chyba żartujesz. Nie, nie żartuję. Jest to coś, tak, co możesz mieć. Możesz to mieć. Czy to jest ci potrzebne? Niepotrzebne. Błogosławieństwo nie zawiera się na rzeczach, które są ci potrzebne. Błogosławieństwo to zbytek. Kielich mój. Co to znaczy, że się przelewa kielich? To znaczy, że się leje drogocenne wino, ono się wylewa na ziemię, tak? Dlaczego ono się ma wylewać na ziemię? To jest marnowanie wina. Błogosławieństwo sięga ponad wszelką potrzebę. Błogosławieństwo to zbytek. Z ciebie ma się, inaczej, ty masz prawo do tego, żeby się przelewało przez ciebie. Wszystko. Rozumiecie? Ja coraz głębiej jakby pokazuję wam zjawisko. Jak u nas się modliliśmy ostatnio, ja mówię, Panie Boże, ja chcę potrójne orgazmy dla wszystkich kobiet w Kościele Mocy. Wszystkie mężatki, potrójny orgazm w imieniu Jezusa. Do końca życia. A wszystkie babki krzyczały, amen! Wszystkie mężatki. Dlaczego? Bo mogą. Bo są błogosławione. Błogosławione. Nie ma limitu pieniędzy, szczęścia, radości, pokoju, dobroci. Nie ma limitu. To jest ten Bóg. Rozumiecie? Nie ma limitu zdrowia, zadowolenia. Nie ma limitu. A nie, Panie, ile mogę? Co za pytanie? Przecież to ci się diabeł odezwie zaraz. Jak ty będziesz pytał, Panie, ile mogę, to ci się diabeł odezwie, on ci odpowie, człowieku, bo Bóg to nie odpowiada na takie pytania. W ogóle nie ma takiego czegoś. Bóg nie rozmawia o takich rzeczach.
Bo mówię, jesteś błogosławiony, nie wiesz, o co chodzi? Gdziekolwiek postawisz swoją nogę, to ci się będzie udawać. Rozumiecie, chrześcijanie w wielu przypadkach, w ogromnej ilości przypadków nie wiedzą, oni nie wierzą w błogosławieństwo. Oni myślą w ogóle, że Bóg to jest Bóg, który w ogóle jest taki jak człowiek. Rozumiesz? Da tyle, rozumiesz, żeby przeżyć. I dziękują. Panie Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci z całego serca za 1200 zł. Dziękuję Ci. Panie, jestem taki Ci wdzięczny, że jeszcze nie zdechnę z głodu do połowy miesiąca. Panie, dziękuję Ci, że jestem błogosławiony. To nie jest świadomość człowieka błogosławionego. Wiecie, czego to jest świadomość? Mentalności żebraka. Żebrak, tak Panie, tak dziękuję. Dziękuję Ci, Panie, że pod Biedronką mnie poratowali dzisiaj. To jest trudne do przyjęcia, wiecie, o co chodzi. Takie niehumanistyczne, że dziękuj Bogu za wszystko. Tak jest napisane, za wszystko dziękujcie. Tylko zacznijmy od początku. Tak? Podziękujmy za wymianę krzyżową. Między innymi za błogosławieństwo, okej? Okay? Na początku zacznijmy. Dziękuję Ci, Panie, że kielich mój przelewa się. Jak Ty zaczniesz dziękować za to, że kielich Twój przelewa się, to na pewno nie, to później nie przejdzie Ci przez gardło. Dziękuję Ci za te 1200. Tylko wiesz, co zrobisz? Po tym, jak będziesz dziękował za to, że kielich Twój przelewa się, to staniesz i w autorytecie przeklniesz Twoje 1200. Więc ja w imieniu Jezusa przeklinam 1200. To diabeł mnie dał 1200, żeby mnie zatkać głowę. 1200 mi dał. Przeklął mnie swoim przekleństwem 1200. Za mieszkanie mam 1000, tak? A za 200 tu umrzeć nie można. Nawet. Może w Polsce umrzeć trzeba 4500. Człowieku. A ludzie dziękują za 1200. Bez przesady. Jak jeszcze ludziom powiedziałem, przeklnijcie małe zarobki, bo inaczej nie przyjdą większe. Przeklnij małe zarobki, bo nie przyjdą większe. Musi być miejsce. Musi być miejsce. W tej piątej Mojżeszowej, w 11 rozdziale, 27 i 28 werset, mówi tak, błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać. Co to znaczy? To znaczy, że my jesteśmy przez Boga pociągani do tego, aby Go słuchać. Bo inaczej nie będziemy rozumieli tych zjawisk. Zobaczcie, że dzisiaj mówimy o tak bardzo fundamentalnych rzeczach. Ale to było takie dalekie wielokrotnie. A Bóg mówi, będziesz realnie błogosławiony, jak będziesz mnie słuchać. Dawno już Ci mówiłem, że kielich Twój przelewa się, tylko w ogóle zapomniałeś. Czytałeś ten psalm niejednokrotnie, ale nigdy nie wziąłeś tego psalmu, nie byłeś, Panie, faktycznie, no, przecież kielich mój przelewa się, no. Przecież ja to mam z krzyża, no. Przecież ja się nie zgadzam na żadne małe rzeczy, no. Ja się nie zgadzam na żadne w ogóle drobne sprawy. Ja się nie zgadzam na żadne dziubanie tutaj. Dziub, dziub, dziub. No w ogóle gdzie tam? Wyszedłem z więzienia, przyjaciele, i stanąłem przed Bogiem i powiedziałem, Panie, mam $500,000 długów. $500,000. Mówię, Panie Boże, nie kradnę. Podjąłem decyzję, że niczego nie ukradnę. A ja naprawdę byłem dobrym złodziejem. Mówię, nie będę kradł. Nie jestem już przestępcą, Panie. Nie mam żadnych szans na spłacenie tego. Żadnych szans. Ale powiedziałem, Panie Boże, ja wierzę, że jestem błogosławiony. Wierzę, że ochraniasz mnie życzliwością jak pytarczą. Wierzę w to wszystko.
Poszedłem do pracy, zacząłem normalnie pracować. Zjawił się pierwszy komornik. Przyszedł mi do domu ze swoją uczennicą. Chciał ją, to bo ona była na przyuczeniu. Praktykantka. Usiadł, rozgościł się. Też usiadłem. On mówi tak. Przyszedł po niewielką kwotę wtedy. Przyszedł po 25 tysięcy. Mówi do mnie, że tutaj jest 25 tysięcy. Mówi, co w tym mieszkaniu jest pana? No mówię, nic. Jak to nic? Mówię, bo to, mówię, jak pan słusznie pewnie się dowiedział ze swoich źródeł, głównym właścicielem mieszkania jest moja mama. Więc no, to co pan tu robi? Ja mówię, pan, no siedzę na kanapie. Mamy. A pan siedzi na fotelu. Mamy. Mówię, wie pan, bo mnie mama utrzymuje. Taki mam, mówię, dyk z życiowy. Czy pan sobie ze mnie żartuje? Mówię, w ogóle sobie z pana nie żartuję. Ale pan podjął pracę. Ja mówię, to jak pan sobie wyobraża spłatę, tak? Ja mówię, proszę pana, powiem panu taką rzecz. Nie oddam ani grosza panu, ani nikomu. A pamiętajcie, że wiem, co jest u mojej podstawy. Jestem błogosławiony. Rozumiem zasadę duchową, że w momencie przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela wszedłem w tak zwaną formułę miłosiernego roku Pana, czyli darowania długów. Ja w to wierzę jak kupi. I rozmawiam z komornikiem. Tak? I mówię, niech Pan mnie posłucha. Nie dostanie Pan ode mnie nic. Nie podpisze z Panem żadnych dokumentów. Nie siądzie mi Pan nigdy na pensję. A jeżeli zdarzy się to, że zobaczę, że Pan mi siadł na pensję, to się zwolnię z tej pracy i pójdę pracować na czarno. Jeżeli Pan rozumie, co ja mówię do Pana. Tak. Ze swojej strony obiecuję Panu, że przemyślę to, czy ewentualnie jakiś kwot nie będę wpłacał. Rozumiecie? Po czym on wstał i wyszedł i nigdy się nie pojawił. Nie zabrał mi złotówki z konta. Nigdy. Nigdy. Nikt nic mi nie zabrał. Nigdy. Bank, w którym byłem winien, z którego wyłudziłem 110 tysięcy dolarów, tak? Uderzył piorun i wykasowało moje dane. Naprawdę? Tak. W innym banku byłem winny 100 tysięcy, to się ty powiedział, pojedziesz do nich i powiesz, że będziesz im płacił po 50 zł miesięcznie, oni się zgodzą. Ja mówię, Duchu Święty, jadę. Wszedłem do działu windykacji i mówię, że mogę wam płacić po 50 zł miesięcznie. On mówił, ale jest 24 zł odsetek dziennie. Ja mówię, trudno, co zrobisz? To nie dobrze, jak pan uważa. Zawsze byli mi przychylni i zawsze będą mi przychylni. Bo jestem ochraniany Bożą życzliwością niby tarczą. Bo jestem błogosławiony. Bo słucham mojego Boga. Jesteś błogosławiony. Jesteś ochraniany życzliwością jakby tarczą. Musisz w to wierzyć. Musisz trwać w tym. To jest tobie dane w łasce. To jest pełen pakiet. To, rozumiecie, to tak działa. Ludzie myślą, że jak im coś nie wychodzi, to że to jest prawda. Ja mówię, nie. To, że tobie coś nie wychodzi, to nie moja wina. Mnie wychodzi. A mamy te same zasady. Niczym się nie różnią. Ja po prostu jak głupi w nie wierzę. Jak głupi się ich trzymam. Ostatnią rzecz, którą chcę przeczytać, to Nehemiasz 13:2. Zrobimy chwilę przerwy. Nehemiasz 13:2. Księga Nehemiasza 13:2. Nie wyszli synom izraelskim na spotkanie z chlebem i z wodą, lecz
najęli przeciwko nim Bileama, aby ich przeklął, ale Bóg nasz przemienił przekleństwo w błogosławieństwo. Wynajęli czarownika, aby przeklął, znacie historię, ale co jest napisane? Bóg przemienił. Przemienił. Znowu informacja prorocza o tym, co się stało, co się stanie na krzyżu Golgoty za setki lat. Przemienia przekleństwo w błogosławieństwo. On przemienia te rzeczy. Trwaj w wierze w błogosławieństwo. Myśl o sobie jako o błogosławionym. Napisz sobie może w domu 18 kartek i porozklejaj. Jestem błogosławiony. Niech to w ogóle przenika twoje życie. Mów o sobie jako o błogosławionym. Rozumiesz? U nas się mówi błogosławiona Maria na przykład. Tak? Mów o sobie na przykład. Błogosławiony Janek. Ułóż modlitwę. W której jesteś centralną postacią. Dlaczego nie? Co ci szkodzi? Nie ma takiego czegoś jak bałwochwalstwo dla osoby odrodzonej z Bożego Ducha. Jak ktoś odrodzony z Bożego Ducha może czcić bałwany? No jak? No przecież absolutnie. Może? Ale nie wiecie. No trzeba wiedzieć. Jest napisane jak wół i modlić się do ciebie będą. Mówi Pan. Albowiem ja jestem z tobą, Izraelu mój. Wiesz, to jest modlić się? Skupiać się. Prosechomai. Być skierowanym na. Jeżeli w centrum stawiasz Bożą prawdę, ogłaszając siebie jako błogosławionego, tak? To robisz to, co chce Bóg robić. Co mówi Maria? Błogosławioną zwać mnie będą. Wiecie, skąd w ogóle jest modlitwa Maryjna? Jako pierwsza Elżbieta, tak? Wypowiada modlitwę do Marii. Błogosławionaś między niewiastami. Ciotka do siostrzenicy mój. Pamiętacie? Błogosławionaś między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota twojego. I poruszyło się dzieciątko w łonie Marii. Potem zrobili z tego magnifikat. Takie cyrkowce. Mów o sobie jako błogosławiony. Ogłaszaj siebie jako błogosławionego. Podejmuj decyzję w oparciu o wiarę w błogosławieństwo. Nie podejmuj decyzji w oparciu o jakąkolwiek inną rzecz. Decyduj w oparciu o błogosławieństwo. Jestem błogosławiony, więc mogę to zrobić. Mogę to zrobić. Jestem błogosławiony. Podejmowałem jedną pracę, ostatnią moją pracę przed moim pójściem w służbę, w pełnym etacie. Poszedłem do człowieka i mówię do niego tak. Handlował materiałem budowlanym. Mówię, czy tutaj mogę u Pana dostać pracę? A on mówi, pracował Pan kiedykolwiek w handlu? Ja mówię, nie. Zna się Pan na materiałach budowlanych? Ja mówię, nie. Wymienił mi tutaj kilka takich programów komputerowych, których nie potrafiłem powtórzyć w tamtym czasie. Czy Pan pracował na którymś z tych rzeczy? Ja mówię, nie. A popatrzyłem na niego, ale niech Pan mnie posłucha. Jeśli Pan mnie przyjmie do pracy, będę najlepszym pracownikiem w tej firmie. Zarobi Pan najwięcej pieniędzy na mnie. Nigdy się nie spóźnię, nigdy Pana nie zawiodę. Rozumiecie? A on na mnie patrzy, mówi, nikt mi tak nie powiedział. Po 4 latach, jak odchodziłem do pełnoetatowej służby, trzymał mnie za rękę i mówił, Artur, nie odchodź ode mnie. Jesteś najlepszy w tej firmie. Przyjechało TVN robić ze mną program. Na środku jego firmy stanął człowiek ze świata przed kamerami TVN i powiedział, Artur Ceroński chodzi z Bogiem. Rozumiecie? Dlaczego? Bo ja wierzyłem w swoje błogosławieństwo. Ja usiadłem przed komputerem pierwszego dnia pracy, włączyłem ten komputer, spojrzałem na to i mówię, dobrze Boże, zrobiłem wszystko, co do mnie należy. Wszystko. I wtedy poczułem czyjąś rękę na swoim ramieniu, odwróciłem się i stał Tadek Lisiecki,
który dzisiaj jest u nas w kościele i stoi za mikserem. Pracował w tej firmie, popatrzył na mnie i mówi, nic nie wiesz na ten temat. Ja mówię, nic, on mu powiedział do mnie, nauczę cię wszystkiego. Rozumiecie w ogóle o co chodzi? Ale ja tam poszedłem do tej firmy wierząc w błogosławieństwo. Nie na podstawie swoich umiejętności. Na podstawie tego, że wiedziałem, że ja jestem błogosławiony. Podejmuj decyzję w oparciu o wiarę błogosławieństwo. Odważnie wchodź w działania w oparciu o pewność bycia błogosławionym. W ten sposób będziesz poruszał się w łasce. Ufaj Bożym obietnicom, tak jak Bóg mówi. To dla ciebie. To w ten sposób pobyć i odpoczywaj w tym wszystkim. Człowiek błogosławiony to człowiek, który ma świadomość, że nie musi się na tym wszystkim spinać. Ty jesteś błogosławiony, ty nie będziesz błogosławiony. Ty nie mów Panie pobłogosław mnie. Ty nie mów Panie pobłogosław, Panie pobłogosław. Przestań. Ty w ogóle powiedz, ja jestem błogosławiony. Ty mnie ochraniasz, ty dbasz o mnie. Pod każdym względem mam wszystko zabezpieczone ponad miarę. Tam, gdzie sięgają moje marzenia.